Moje uszanowanie z tej strony Krzysiek kanał Pik Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o jednym z tytoni firmy TAK Tabak Aus Kiel, o której jakiś czas temu mm, kilka słów skreśliłem. Jest to firma niemiecka z niemieckiej Kiloni. Jej blenderem jest Tom, Thomas Deresh. Mm, tylko na miejscu można kupić te mieszanki, w Niemczech, ewentualnie przez ich niemiecki sklep internetowy, jeżeli ktoś z Was się do Niemczech wybiera, bądź ma znajomego, ziomka, poziomka, który tam po prostu kursuje, to jest oczywiście jak najbardziej opcja. A tytoniem, który leci na warsztat, to jest Michas Cake, czyli jest to tytoń nazwany na cześć headblendera firmy TAK, czyli Tomasa Deresza. Tytoń, który jest połączeniem trzech Virginii, czerwonej, jasnej oraz ciemnej. Virginie te zostały dodatkowo wypieczone, a następnie zmacerowane w dwunastoletnim rumie z Barbados. Następnie ściśnione w estetyczne ciasteczko, które możecie teraz oglądać. Ciasteczko, jak widać, ma kolor raczej taki ciemny, o takim ciemniejszym zapachu rumowym, kojarzącym się troszkę z dębiną troszkę z jakimiś kandyzowanymi skórkami na przykład pomarańczy, ale prześwitują przez to również nuty cytrusowe od Virginii. Ciastko jest raczej mokre, bardzo łatwo się je rozdrabnia, ale należy po rozdrobnieniu to troszkę podsuszyć, żeby nie męczyć się przy paleniu tej fajki. I teraz tak, czym w ogóle jest ten Rum z Barbados. Co prawda jakimś wielkim znawcą nie jestem i nie jestem w stanie odróżnić dwunastoletniego rumu od 12 tygodniowego, ale ogólnie rzecz biorąc rumy z Barbados są robione w stylu tak zwanym angielskim, czyli są to destylaty z melasy po prostu, dające taki bardziej mające bardziej taki ciężki, e, ciężki charakter. To są typowe rumy, tak zwane Navy, które były przeznaczone dla marynarzy brytyjskich, którym rozdawano na statkach ten rum, wciskano i tam jeszcze trochę limonki, żeby im zęby nie wypadały od szkorbutu, bo jak pewnie wiecie, no, dieta marynarska jest uboga w witaminę C, przez co po, po prostu osoby przebywające długo na statkach są podatne na tą chorobę. Więc spodziewałem się, powiem Wam, że po odpaleniu tego tytoniu zostanę przytłoczony czernią, wręcz po prostu, tak? Że to będzie ciężkie palenie, ciężkie w smaku. Ale okazuje się, że wcale tak nie jest do końca. Chyba jednak taką najbardziej dominującą, dominującą nutą są tutaj cytrusy, które identyfikuje. Z Virginią, w tym wypadku, ale oczywiście aromatyzacja rumowa jest też tu jak najbardziej wyczuwalna. Na szczęście nie przytłacza wszystkiego, jest ona jakby dopełnieniem tej Virginii. W najgorszym albo w najlepszym, zależy jak na to patrzeć, W wypadku stanowi no, równoprawnego gracza w tej drużynie. I tak cytrus od Virginii, ale też właśnie czujemy charakter ten rumowy. Są to jakby nuty wanilii też. Pojawiają się nuty może kokosa, jakichś kandyzowanych owoców również tropikalnych, nutka cynamonu się tutaj również w tym tytoniu pojawia trochę karmelu, ale on też może być jakby skorelowany z virginią, która tutaj była jak pamiętacie wypiekana, a więc to może być niuans płynący z tego procesu przetwarzania Virginii. Ogólnie no, bardzo, bardzo przyjemne, rumowe, właśnie takie, jakby stereo. Ten rum jest taki stereotypowy, po prostu, tak? Ciężki, ciemny rum, jak to palimy, jak czujemy, to mówimy: Aha, to jest właśnie rum. Takiego wrażenia na przykład nie miałem, kiedy już ho, oh, 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 dawno temu omawiałem tutaj tytoń Barbados Plantation od amerykańskiej firmy Setleaf. Wtedy tam miałem wrażenie obcowania, popijania jakiegoś malibu z mlekiem. A tu mamy po prostu hardkorowy, piracki rum. Bardzo smaczny, bardzo słodki to jest tytoń. Naprawdę. I przyjemny, przyjemny w odbiorze. Niestety nie jestem w stanie go porównać do czegoś, co powinienem tutaj zrobić, czyli do znanej mieszanki Virginia z rumem, czyli Macbaren. Navy Flake. Dawno temu paliłem tą mieszankę, mam gdzieś ją jeszcze w swojej przechowalni, że tak powiem, która sobie tam dojrzewa, ten tytoń, więc go na razie nie otwieram, nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak on wypada w porównaniu, ale można powiedzieć, że jakby charakterystyka rumowa w tym wypadku tak, jest podobna, jest to, jest to podobny rum. Tyton nie jest zbyt mocny, średnia półka moim zdaniem, ale przy większych fajkach spokojnie się można napalić. Kondensatu też tutaj nie stwierdziłem nadmiernego. Całkiem, całkiem fajny, dobry, miły w odbiorze blend, więc jeżeli lubicie takie podkoloryzowane nieco tytonie naturalne w Virginie, to myślę, że TAK Micha's Cake jest całkiem dobrym kierunkiem. No, ile zawitacie do, do Niemiec, bądź po prostu wyślecie w delegację waszego znajomego, żeby, w, będąc na przykład na terenie Niemiec, zamówił w sklepie online tabau, Tabak Aus Kill ten tytoń. Cenową też bardzo, bardzo fajnie wychodzi. Ja myślę, że go po prostu zostawię na, na dojrzewanie i wrócę do niego po kilku latach. Zobaczymy, zobaczymy jak się po prostu zachowa. To i też niespecjalnie gorzknieje, jak się go troszkę ostrzej potraktuje, choć oczywiście z rozwagą. Przyjemny, gładki w smaku: cynamonowy, cytrusowy, lekko pomarańczowy, waniliowy, troszkę. Pieprzny w sensie taki przyprawowy, delikatnie tylko. Ciemny, piracki rum, ale o dobrej konsystencji i dobrym smaku. Także dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.